Czemu mówić brzydko na mnie? Jak mam na ciebie mówić, jak ty jesteś brzydki? Fidrygałek? Kurwa, wymyśliłeś ksywę, kurwa, co? No Fidrygałek to jest bardzo piękna ksywka. No pierwszy raz słyszę taką, ale to ja też mam do ciebie parę ksywek. A z Krztyknik słyszałeś kiedyś taką ksywę? Krztyknik tak, słyszałem, Krztyknik słyszałem w ogóle. Krztyknik taki... to jest w ogóle określenie słowa, które jak nie możesz czegoś określić, to znaczy... To mówisz, że to jest Krztyknik. Z Krztyknik. Albo Wajcha, ewentualnie Wichajster. Wichajster albo no coś takiego jest. Wichajster, no, tak. Ten Wichajster, ten Wichajster mi daj, nie? No, jak się nie do czegoś... jak się nie do czegoś nazwać, to tak można to powiedzieć, nie? Tak, tak, tak. W ogóle to co? Bo żebyśmy, kurde, ja nie wiem, no to jest druga część, tak? Drugi, volume 2. Volume 2, dwóch typów, którzy spotkali się po to, żeby porozmawiać i popalić papierosów trochę. Tak, chętnie. Pamiętam, że kiedyś Borygoska razem mieli taki cykl swój, nazywał się Radio Hash, pamiętasz tak też? Było coś, no. Było też wiele podcastów, w których można było usłyszeć ludzi, którzy mają jakiekolwiek tam pojęcie o jakby rozmowach. Ale może wiesz co, może grupci nie skupiamy się może na muzyce hip-hopowej cały czas. No właśnie nie, właśnie nie. No, bo pierwszy wiesz co, był tak taki, szczerze, wiesz co ci powiem szczerze, tak kurde, to nie wiem, jakoś mi się nie chce o tym hip-hopie gadać. Mi też się nie chce, bo każdy z nas ma inne w ogóle podejście do tego wszystkiego. Nie do końca, że każdy, nie no, ale to wiesz, to jest piękne, że każdy, że możemy się różnić i możemy, wiesz, wymieniać się doświadczeniami, swoimi spostrzeżeniami, wiesz, i kurde, bez narzucania sobie, kurde, jakiejś tam, kurde, kursu myślenia, nie? No, no, no. Wiesz. Czego? Myślenia? Dyskursu? Kursu, nie, dyskurs to jest odwrotność. A, no. Kursu, tak? No dobra. No. Dobra, to może porozmawiamy o czymś normalnym, na przykład o chorobach psychicznych. Bardzo normalny, ale będzie podoba nie, mi się. Nie, no co? Podoba nie, mi się. Ludzie dookoła dotykają różnego rodzaju kurwa zaburzenia i różnego rodzaju sytuacje, w których możesz się odnaleźć, ty mogłem się odnaleźć. No nie, no, ja wiem, sam jestem przeżywą osobą, która gdzieś jest zaburzona. Cierpi na jakieś tam, powiedzmy, coś, mam jakąś tam depresję. No, ale lekarz mówił, że masz piękny umysł, no to o co ci chodzi? Znaczy się wiesz, no. Wiesz, to depresja to wiesz, to jest ciężko, to czasami jedni ci powiedzą, a jaką to masz depresję, jesteś cały czas uśmiechnięty, wiesz, jesteś cały czas, kurde, wiesz, aha. Ale tak naprawdę no, gdzieś tam się to odczuwa, nie? Są takie, myślisz, ale dobra, myślisz, może nie będę... Miałam. A co? Myślisz, że jaką miałam na przykład? No, nie wiem, Marek, ja nie jestem lekarzem, wiesz, ciężko mi ciebie będzie zdiagnozować, ale ty masz też coś z głową, nie? Wiesz, jest tam coś tą pod kopułką, zresztą, kurde, ja też nie mogę sobie powiedzieć, że jestem całkowicie do końca normalny, bo nie jestem, no, ja o tym wiem. To jest najgorsze, że ja o tym wiem i że to akceptuję. I to jest chyba pierwszy krok już do bycia w ogóle psychopatą, nie? Tak? Akceptacja? Nie, akceptacja to jest pierwszy krok do tego, żeby wyjść z odrealnienia i z zaburzenia. Czyli to jest w ogóle, wiesz, pierwszy krok do tego, żeby po prostu być normalnym, no nie? I wrócić do pierwszego stadium, no nie? No tak, ale wiesz, ciężko jest ogólnie dyskutować z własnym mózgiem, wiesz? To nie jest takie proste. Jak nie jest? No jak jest, jak mózg dyktuje wszystko, co aktualnie teraz robisz, więc wiesz, ciężko ale jest... Ale każda choroba nie, ale wygląda na to, że my nie jesteśmy do końca tak bardzo chorzy, bo jakbyśmy byli bardzo chorzy, to byśmy mieli właśnie to, że nie potrafilibyśmy logicznie składać zdania i logicznie myśleć, aha, logicznie rozmawiać i właśnie, wiesz, mniej więcej, wiesz, mogą być jakieś tam, powiedzmy, uchybienia, gdzieś tam, powiedzmy, niedobory, jakiś tam serotonin czy czegoś, gdzie, wiesz, to się objawia właśnie, właściwie depresją i jest jakiś tam sposób, żeby się tego pozbyć. Ale powiem wam tak, z własnego punktu widzenia, teraz z doświadczenia wiem, że jeżeli bierzesz jakieś leki antydepresanty, to nie wal kurwa towaru i nie pij alkoholu, bo nie pomaga w niczym. O, najlepiej no, odstawić wszystko i wtedy te leki zaczynają normalnie działać i człowiek się czuje normalnie, bo tak to mówię, nachlasz się w weekend i w poniedziałek, wtorek, środa czujesz się jak gówno i znowu później zaczynasz od początku cały ten wiesz cykl, że no ja widziałem właśnie, dobrze, nie? Wypisywali do nas różni ludzie tacy dziwni, nie? Że? No że co, no to ten co pisał, że w zębie ma oko bioniczne wszczepione nie, i nie, że... nie, on miał, czekaj, on miał w zębie lokalizator myśli. Lokalizator myśli? Nie lokalizator, tylko ten, rejestrator myśli i GPS, że wiedzą gdzie jest zawsze i o czym myśli i co robi. Znaczy, no to już jest moim zdaniem ciężka sprawa. Gdzie oni mu to zamontowali? W Holandii, tak? No gdzieś tam. W Holandii, w Kofiszowie. Nie będziemy mówić, 17 jointów. Nie będziemy mówić w ogóle, nie będziemy dopuszczać w ogóle tych, ale też pracowałem w takiej firmie, gdzie przychodził chłop, który miał wiecznie... Lokalizator wiecznie miał. W samochodzie. Tak? Tak, że CIA go podsłuchuje. I za każdym razem chłopaki rozbierali mu auto prawie na części i szukali tego lokalizatora. I co? No nie znajdowali, ale... Płacił? Płacił. No to bardzo dobrze. No ale wiesz, no, z drugiej strony, no wiesz, ciężko chłopu powiedzieć, bo jak mu powiesz, że nie, to on powie, że jest. Wiesz, ciężko mu wytłumaczyć, że panie, to niemożliwe. To jest, sprawdzaliśmy to dzisiaj. No to jest też jakieś zaburzenie, no nie? Jak ja chodzę do swojego psychiatry i siedzę czasami na tym, na korytarzu i
Zresztą ty chodzisz do tego samego psychiatry, ale siedzę sobie na korytarzu, czekam, żeby mi tam wypisał jakieś leki i pogadać sobie z nim, bo lubię zawsze gadać z Hubertem, bo Hubert wie, że jest fanem piłki nożnej i w ogóle. I tak siedzę sobie z nimi, na przykład baba wchodzi i za chwilę, ale pani się to nie dzieje, ale niech sobie pani wyobrazi, że to nie jest tak. Nie, i chuj, ona ma raka, ona ma kurwa coś tam, nie? Ale była pani na badaniach. To jest hipochondria chyba. To jest hipochondria, no dokładnie tak, nie? Ale też widziałem takiego gościa kurwa kiedyś nawalonego, że był tak nawalony jakimś mefedronem albo nie wiem czym, że mu oczy aż parowały, okulary miał zaparowane i siedział taki jakby był pijany, ale nie był pijany, tylko był trzeźwy i siedział i tam. I później widziałem go kurwa 3 godziny. Wiesz, ogólnie wiesz. Jak spał na, ale słuchaj, daj mi skończyć. Spał na ławce, no i ktoś tam mu powiedział, ty jak będzie następnym razem kurwa człowieku spał na ławce taki naćpany, to ci ktoś położy chuja na czoło i ci zrobi zdjęcie, nie? Ale widzisz, też nie do końca jest tak, że tylko i wyłącznie jakieś używki coś powodują, powiedzmy, uszczerbki, no wiadomo, powodują uszczerbki w głowie, dziury i tak dalej. No ale zauważ, że na przykład często spotyka się ludzi, którzy są chorzy na schizofrenię i z takiego powodu, że po prostu są zbyt inteligentni, za dużo czytali i powiedzmy, odklejały im się klepki. Ja spotkałem w swoim życiu raz taką osobę, która faktycznie człowiek no miała, no wiesz, stwierdzoną schizofrenię, paranoidalną czy coś. No. Jak się z tą osobą rozmawiało, wiesz, to nie dało się po prostu, on nie był w stanie uporządkować żadnych myśli, gadał rzeczy, ale gadał takie rzeczy. Tak, no to ja jak byłem ostatnio u ciebie w domu, takie... jak żeś był pijany i żeś gadał i gubił wyrazy kurwa w zdaniach, jak żeś napierdolony siedział przy stole. Jak gubiłem? No kurwa mówiłeś do mnie zdanie i gubiłeś dwa wyrazy w środku i nie wiedziałem, o co ci chodzi kurwa. Tak? No napierdolony taki, co żeśmy wtedy pół litra zgwintowali kurwa, ja i ty. No widzisz. Ale nie, tamten rozumie, że on rozmawiał. On był w stanie ci encyklopedię wyrecytować na pamięć, wiesz? Po prostu on znał na przykład książki, jak masz spis leków. Lekarską książkę, gdzie masz spis leków, on ci jechał od A do Z praktycznie. Zaczynał od tam, no wiesz, jakiś lek, no A, wiesz, i jechał z tym normalnie, cytował nazwę leku plus opis leku i jechał dalej. Miał tak człowieku, nie wiem co, miał tak pamięć mocną, że jakby wisiał tam obrazek, gdzie byli jacyś ludzie różni, sławni i wszystkich potrafił wymienić i opisać, co robili, gdzie jakby z Wikipedii. Ja tak mam naturalnie. Znaczy się nie, no wiesz, ale on jak opowiadał rzeczy, że jak widzę... wyobraź sobie sytuację, rozmawiam z nim i mówi tak, coś o matematyce, nagle sześcian, mówi tak, wszyscy się boją sześcian. Sześcian, wszyscy się boją chrześcian? Tak, i że skoczył z Giewontu w niebieskich klapkach i że jaskółka go uratowała. No to taka, powiem ci, no standardowa faza jakby, no nie? No standardowa faza, słyszałeś coś takiego, że chłop z sześcianu... Nie, no ale jak... Chłop z sześcianu zrobił, że wszyscy się boją chrześcijan. Wiesz... Słuchaj, no ciężko sobie poradzić ze swoim własnym umysłem, ja myślę, że sobie dałem radę. Pierwszą podstawową rzeczą, żeby poradzić sobie z samym sobą, to przestać brać używki, no nie? Bo no niektórym jeżeli one nie służy, jeżeli nie służą, tak. Jeżeli czujesz się źle, stary, jeżeli czujesz, że musisz walić, bo masz doła, to nie wal. Po prostu odstaw. No, bez kidu. No, najlepsza opcja. Ja kiedyś myślałem, żeby wódkę zamienić na piwo i żeby pić piwo. Nie ma sensu. Nie, to jest jedno i to samo. Tylko więcej trzeba wypić i później głowa bardziej boli po piwie, nie? No tak. Znaczy ja nie mówię, że zostanę abstynentem do końca życia, nie? Po prostu mam teraz, wiesz, długie przerwy będę robił i to wszystko. I będzie, że teraz czuję się super, jak nie piję, wiesz. Znaczy nie to, że nagle stałem się człowieku jakimś abstynentem, zatwardziałem, ale nie byłem alkoholikiem, bo do tego nie dojdzie. Czy ty miałeś marskość wątroby, jak miałeś 16 lat? Nie no, jak miał marskość wątroby, to bym z tobą nie rozmawiał. No ale coś tam z wątrobą było. W zasadzie słuchaj, byłem, nie, poszedłem ostatnio oddać krew i powiem ci, że badania mi wyszły super, w ogóle już wchodzę na salę do tej lekarki. No i lekarka mówi, no to proszę tutaj ten, ja mówię, aha, mówię, bo tam widzę, że tam trzeba podać jakieś leki długotrwałego brania, nie wpisałem, że biorę escitalopram. No i ta baba mówi, oj, to nie wolno. No mówię, jak to? No nie wolno i już. No i chuj, i mnie odrzucili człowieku, a już miałem, wiesz, już szedłem normalnie oddać krew, nie? Gdybym się nie przybucował, to bym oddał. No nie wiem, pewnie by stwierdzili, to może przerobili na jakieś krwinki. No szkoda, no czekam aż skończę to brać i będę dalej oddawał krew, no bo po prostu lubię pomagać i według mnie no, oddawanie krwi to jest super, super sprawa, nie? I wiesz, no, ja zarazem jestem, mój ojciec oddawał krew i mam zasłużonego honorowego, mi tam brakuje jeszcze trochę tych litrów. No mam książeczkę tam już prawie całą podbitą, no i mówię, no troszeczkę mi kurde teraz, no przeszkodziło mi te właśnie... Czyli będziesz miał po prostu tańsze tam, no nie? Nie, mi nawet nie o to chodzi, wiesz, to jest dla mnie... Znaczy widzisz, no u krwiodawców też często się spotyka to, że mają później gęstą krew, nie? I na starość trzeba brać leki na rozrzedzenie krwi, no bo się niestety robią jakieś takie, wiesz, anomalie. Ale uważam, że wiesz, jeżeli można pomagać i oddawać krew, jeżeli nie sprzedają tego na kosmetyki, to bardzo chętnie będę ją oddawał dalej za darmo. Aha. No nie wiem, ja ostatnio jestem, powiem ci, bezrobotny. Dzisiaj mieliśmy z Damianem robić tam, ostatnio się zajmuję elektryką dużo,
Pracowałem też z chłopakami, no, z Bocianem i z Krystianem i z Dawidem. Dobra firma, bardzo dużo zleceń, w ogóle ogólnie kozak tam. Bardzo, kurde, kozak jakby, wiesz, ekipka. No i co, no i chciałem wrócić do siebie, do starej pracy, tam co, wiesz, co robiliśmy, kablówki, internety, różne takie rzeczy. No ale gdzieś tam ściany budują i wiesz, i w końcu wyszło na to, że kurde, no że po prostu nie zaczynamy tego robić. Ale co do pracodawców, to ci powiem, że zawsze trafiałem na bardzo dobrych pracodawców. W Anglii miałem takich pracodawców, że chłop ważył ze 180 kg i przyjeżdżał Porsche czerwonym, takim z obniżonym tym, no nie? Tylko ze wzmocnioną jakby ramą, nie? Bo to było jakieś sportowe auto. To dobrze się pracowało, człowieku, powiem ci, że nigdy nie miałem takich. Codziennie chłop rano przychodził normalnie na, wiesz, na zakład pracy i mówił, że na przykład we wsi obok, albo pięć wsi obok, albo tam gdzieś, wiesz, w jakimś mieście zdarzyła się jakieś tam, jakaś tam, wiesz, po prostu wypadek, nie? I żebyśmy dbali o siebie i walczyli o to, żeby, kurde, żeby było dobrze. I że jak mamy coś robić bez sensu, to lepiej, żebyśmy tego nie robili, no nie? I żeby się nie wygłupiać i żeby pracować jak najczęściej potrafimy, bo z tego będziemy mieli zawsze profity. I to zapamiętałem, że wiesz, takie poranna schadzka z szefem, gdzie stoi 20 czy 30 briefing, osób. Briefing taki. No ale powiem ci, że to jest podstawa w ogóle dobrego, wiesz, dobrej pracy, żeby właśnie robić briefingi, rozmawiać z ludźmi, w jakiś sposób starać się kierować tym, a nie zostawić wszystkiego, wiesz, tak jakby na głowie pracowników, później przyjdzie opierdolić, że czegoś nie zrobili. Wiesz, no, dla mnie to jest demotywujące i na przykład takie coś by mnie bardzo, wiesz, no obniżałoby tak jakby moją, wiesz, satysfakcję z pracy. Dwa, no uważam, że no nawet jeżeli, wiesz, nie chodzi, nawet nie codziennie, no nie? Wiesz, nawet tak niech przyjdzie po prostu szef w piątek, powie godzinę przed robotą, końcem pracy, powiedzmy, słuchajcie, no jest troszkę mniej tego wszystkiego, no to dawajcie, siądziemy, porozmawiamy, co tam w ogóle, wiesz, i tego. No i wiesz, takie coś po prostu szanuje się, wiesz, że ktoś dbał. Ja uwielbiałem. Nie, tylko przyjść, wiesz, powiedzieć, a kurwa, coś tam, no to zesrać się i wiesz. No, ja uwielbiałem, jak pracowałem w hotelu Binkowski. Uwielbiałem, jak przychodził rano szefuncio i było tak, albo dzień wcześniej, jak się zawijałem, on zostawał trochę później. Ja się zawijałem przykładowo tam o 10, on zostawał później. To zawsze lubiłem robić taki numer, że zawsze mu mówiłem, weź no szefunciu mi to, napisz mi listę zadań na jutro, albo niech mi zastępca szefa, szefowa tam mi zapisywała jakąś tam ten. Ja przychodziłem rano, ja widziałem tą listę i miałem już rozpracowane wszystko, no nie? No tak. Kiedy mogę szlugę zajarać, kiedy mogę wyjść, kiedy mogę gdzieś tam pójść, coś tam zrobić, no nie? Wiadomo. Kiedy mogę na bojki przelecieć przez kurwa cały hotel jeden i drugi, kiedy mogę coś tam, wiesz, no. To jest zajebista sprawa, kiedy masz poukładany plan dnia, no nie? Nie, ja wiesz, teraz też zmieniłem pracę i wiesz, wielkie nadzieje pokładam w tym, co będę robił. Może nie będę zdradzał jeszcze, czym się będę zajmował, ale tak jak mówię, no spotkałem bardzo w porządku ludzi i mam nadzieję, że wiesz. Że wiesz, w końcu będę miał pracę, z której będę bardzo zadowolony i będę zarabiał dobry szmalec, nie? No bo wiesz, jak jest też w Polsce, no to nie jest zawsze tak, że pracodawcy też bazują na tym, że no kurwa jest niska płaca. No i chuj, wszyscy jadą po bandzie, daj najniższą krajową i ewentualnie, nie wiem, no i się bonus potem, kurwa, dziwią się potem, że nie ma pracowników, kurwa, wiesz, nowy samochód w leasing wzięty, kurwa, płaci tyle, co trzy wypłaty za ratę, ale no nie, wiesz, pracownicy, a chuj z pracownikami, tak? Wiadomo, że jak będziesz chujowo płacił i ludziom nie będzie starszać do ostatniego, to ludzie nie będą chcieli pracować i będą mniej wydajni, bo nie będą zadowoleni z pracy. A wiesz, no ludzie, podstawa którzy... Podstawa to jest macie, dobra, wiesz, atmosfera też, w pracy. Kurwa, też nie może być typem niewolnika i sobie, bo tak sobie myślisz sobie, przychodzisz do domu i tak myślisz, kurwa, znowu przyszedłem i znowu robię coś, czego nie chcę robić, bo to na chuj to robić, zwolnij się i zrób coś innego. Walk, niektórzy nie mają, powiedzmy, wiesz, ale no mówię, no to jakby wszyscy tak zrobili, to by nagle ta praca podrosła. No bo trzeba byłoby dać ludziom więcej, żeby chcieli pracować. A tak, to wszyscy zgadzają na takie pieniądze, więc tacy takie robią. No tak. Jakiś taki koksu, najgorsze w ogóle miejsce, gdzie właściciel coś od ciebie chciał, ale żydził na wszystko, co jest możliwe i najlepiej to jakbyś przyniósł z domu wszystko sobie. Robiłeś gdzieś w takim miejscu? Nie, ja w swoim życiu razie nie spotykałem jakichś takich miejsc. Ja się spotkałem z takim czymś, że kurde, dziewczyny przynosiły kurwa mikser do roboty. Nie, nie mówię, że w Binkowskim, ale że kurwa szliśmy do roboty i na przykład kurwa kobieta od placków kurwa i od tych przynosiła swój własny mikser do roboty. Ja się nie spotkałem z takimi rzeczami, wiesz, raczej pracodawców zawsze miałem w porządku i raczej dogadywałem się zawsze. Wiesz, i tak jak mówię, no ja wiesz, pracowałem w takich miejscach, gdzie raczej no, często się było tak, że się robi na samemu na siebie, no nie, kilka razy pracowałem gdzieś taką, za taką klasyczną pensję,
Ale nie miałem nigdy nic, wiesz. No miałem bardzo w porządku szefa, gdzie pracowałem, wiesz, w portalu, no to kurde, gość był bardzo, no przefajny gość, do tej pory go pozdrawiam, pozdrawiam Bartek. No i kurde, mieliśmy, wiesz, relacje, jak w sumie w zasadzie tak nie jak szef z pracownikiem, tylko jak kolega z kolegą, wiesz, szef przychodził sam, mówił, chodźmy, idziemy na obiad, zostaw to, idziemy zjeść, przyjdziemy, będziesz dalej robił sobie tam, co masz robić. Wychodziliśmy, rozmawialiśmy właśnie przy obiadach, co zrobić, żeby było lepiej, co możemy tu zrobić, ja przedstawiałem swoje pomysły, on akceptował lub nie akceptował, ewentualnie udoskonalał to, co mogliśmy zrobić, i tak działaliśmy, nie? Także wiesz, no wiesz, taki dialog, no, to po prostu jest według mnie najlepszą rzeczą. Może nie do końca się tak spoufalać, wiesz, z pracodawcą, bo często on na tym traci, bo pracownik, wiesz, wie, że może sobie na coś pozwolić i czasem będzie, wiesz, po prostu to wykorzystywał. Ale jak najbardziej, powiedzmy, właśnie wyjścia na przykład na jakieś tam obiady czy coś, i no to są takie bardzo fajne rzeczy. Ale wiadomo, w pracy, jak w pracy trzeba pilnować, żeby ktoś zapierdalał, żeby robił te pieniądze i żeby oboje byli zadowoleni, bo taka jest prawda. Ty robisz, no tak, wyrobisz kurwa 800 zł, a chłopak ci ufa. Tak, ktoś ci ufa, wiesz, że ty coś będziesz robił, no a ty wiesz, powiedzmy, tego nie robisz, tak? Nie, no wiesz, ja mówię, nie miałem jakichś tak bardzo, bardzo przykrych, nie miałem przykrych doświadczeń, jeśli chodzi o, wiesz, o pracodawców. Zazwyczaj to... Wiesz, całe życie praktycznie pracowałem z polecenia gdzieś u znajomych, tak. Ja nigdy nie szukałem pracy gdzieś tam po jakichś, kurwa, magazynach czy czegoś. Dajże spokój, kurwa. Znaczy nie, pracowałem, nie wiem, dlaczego w ogóle pracowałem na budowach. Pracowałem... Słuchaj, koksu, kurwa, nie wiem, dlaczego w ogóle ludzie robią takie coś, że jak ktoś jest, kurwa, młody i ma ambicje mega, no, i na przykład potrafi robić jakieś rzeczy, to pierwsze, co robi, to sobie wymyśla, kurwa, a pójdę do roboty na magazyn, nie? A chłop, kurwa, skończył studia czy coś tam, bo to jest, od tego jest najłatwiej zacząć. Dom na magazyn albo gdzieś tam. Czy to jest, kurwa, najcięższa robota, jaka jest, kurwa? Znaczy ja wiem, zależy jeszcze gdzie. No nie, no to idzie, kurwa, do deku na magazyn, kurwa, to zobaczy. A, no dek, ale no na kurierce słyszałem, że mają tak, że jak kurwa za szybko pakujesz na tira, to stajesz zjebkę za szybko. No nie wolno, no, Tak. Nie wolno. Jak robiliśmy kiedyś z Bruce'a na warehouse'ie, kurwa, w Anglii, w Wellingborough, to człowieku, kurwa, chłopa wzięli, Radka takiego, kurwa, w ogóle Radek jest teraz, kurwa, ma polskie taksówki w tym i rozwozi, i ma całą flotę taksówek, a gość zaczynał razem z nami, no nie? Tylko zawsze, kurwa, lubiał jeździć samochodem, gruby, kurwa, grubszy od ciebie, kurwa, chuj jebany, zawsze żydził, kurwa, na to, żeby nas przewieźć, kurwa, taniej albo za darmo, kurwa, i tak jechał, chuj, do domu, a mieszkał, kurwa, 5 domów dalej od nas, no nie? No to chuj, to zawsze zostało te 1,5 funta na tydzień, kurwa, czy tam ileś, no nie? Ale jebać to, no nie? Ale to on kiedyś dostał, kurwa, tam jakiś, kurwa, tą maszynę do sklejania, kurwa, wiesz, ten taki, kurwa, wariat taki, wiesz, że masz tam do obklejania paczek, wiesz, co mówię, taki automacik, nie? No i kurwa, dostał to i człowieku, podeszła do niego tam jakaś Aśka czy Anka, kurwa, już nie pamiętam, jak ona miała, kurwa, team liderka, i mówi, kurwa, Radek, co ty odpierdalasz, wolniej, bo nas te kurwy zajebią, nie? Wiesz, team liderka, kurwa, tak to wiesz, tu ludzie, no dobry, tak, panie prezesie, no, kurwa. 400% normy odpierdolił. Tak, kurwa. Teraz wszyscy tak muszą robić. Tak, no, no, kurwa, tak. Nie, no wiesz, jest norma ustalona, trzeba jakąś tam zrobić, ale też nie ma co się, kurwa, wychylać, bo... Skurwy syn napierdalał tak pudełka, że się, kurwa, pocił, że lało mu się pod podupie, mu się lało, że mu przez dresy przechodziło, kurwa, kurtkę zimową miał, to mu, kurwa, przeciekało, miał spoconą kurtkę zimową, weź sobie wyobraź, kurwa, duchową miał. Dobrze szedł. Pierdolona świnia. Pozdrawiamy. A propos pracy, jeszcze chciałem, kurde, z tą koksu pogadać, bo wiesz co, dużo naszych ziomków wyjeżdża sobie za granicę i gdzieś tam sobie pracuje, a to Holandia, a to Anglia, a to gdzieś tam. Zdarzyło ci się albo strzeć gdzieś o jakichś takich śmiesznych pracach, że ludzie wyjechali i wykonywali jakąś denną pracę za w ogóle za negatywną? Nie, ale słyszałem taką historię, ostatnio moich dwóch ziomków pojechało do Holandii na do pracy i... no i tydzień byli. I co zrobili? No i jeden tam poszedł, kurwa, okradł sklep i złapali go ogólnie. I na psiarni tam w Holandii mówią do niego tak, no wie pan co, to idą święta, to my teraz pana puścimy, ale pan tutaj się po świętach stawi. No i mówi, no tak, oczywiście, do widzenia. I chuj, już pierwszego tego samego dnia na busa i do Polski. Bo, no co miał zrobić, czekać, aż go, kurwa, wstadzą. Ale nie wiem, że no chłopaki jechali z dużymi tymi planami, mówią, że pracy, tego. No ale nie, no wiesz, jak ludzie się nie zmieniają. Ktoś lubi sobie, kurwa, dźwignąć coś, to się dźwignie, tak? W ogóle w Anglii jest taka faza, że... Pozdrawiam ziomu, bo nie będę mówił kto, ale... Ale jest taka praca, że jak wychodzisz i robisz w jakimś warehouse'ie, to normalnie czeku tam którąś osobę wyrywkowo wyjmują i czasami jest tak, że coś wynosisz. Jest dużo rzeczy do wyniesienia, to karty podarunkowe, a to coś tam, wiesz. I to u mnie w robocie to normalnie było, wiesz, my też my nic nie wynosili, bo no, ja na chuj będę wynosił jakieś płaszcze, kurwa, damskie, albo torebki damskie, kurwa. Więc, kurwa, Krzychu robił przy stringach, kurwa, i przy majtkach i różnych takich rzeczach, to czego, kurwa, wiesz, no na chuj mu takie rzeczy, kurwa. Chcę mu chyba, kurwa, powiesić na kurwa tym, wiesz, na żarandolu, nie? No.
No ale tam wyrywali kurwa na grubo, nie? Brat mój do mnie robi na poczcie i mówi, sądzi się kurwa, wiesz, tylko nie rodzony, tylko cioteczny, no nie? I co tam trochę sobie melanżuje, trochę sobie pracuje, trochę sobie coś tam robi, sądzi się z tą pocztą, kurwa, robi całe życie na nocki, rozjebany organizm, wiesz, w ogóle w sumie no. przez te nocki, że ma rozjebany kurwa cały tydzień, no nie? Tak. Jak pochodzi troszeczkę to. To Dan. No i co, a nie słyszałeś o tym, Dan? Bo ja to miałem takiego ziomka, co pracował i pompował balony, nie? Co 10 czy 15 balona musiał napompować. Miał taką maszynę i nasadzał balona i później go odrzucał, nie? Czy nie był pęknięty na przykład ten balon, nie? Aha. No i tak siedział, kurwa, tester balonów, kurwa, tester nie? Tester balonów, no, wiesz. Ja miałem taką robotę raz w Anglii, nie wiem dlaczego w ogóle wróciłem, mogłem, kurwa, bo byłem zakochany. Zakochany byłem w mojej dziewczynie, ale ona niestety, kurwa, poszła w ormo. Ale ten, no. ale chłopie, była taka sytuacja, że miałem taką pracę, że robiliśmy krokwie do dachów, nie? Z Marianem tam, wiesz, z chłopakami od tego, kurwa, pracowałem z ziomkami z osiedla od tego gościa, od tego Godlesia, kurwa, Goga, LSO, TDW, kojarzysz, no nie? Nie, ale dobra. Tańczę z kurwami, tango. No dobra, no. Wiesz, który, kurwa, koleś? I ten, kurwa, Kiełas i ten. No to pracowałem z nimi, gdzieś tam kurwa piliśmy, no nie, i w ogóle kurwa robiliśmy różne dziwne rzeczy. To wtedy była ta akcja, to poszedłem z Krzychem i z tym ziomkiem do burdelu, co kurwy nam ogórkowie nagotowały, to było wtedy z nimi, nie? To tam miałem taką pracę, że człowieku pracowaliśmy na takim zakładzie, że z drewna robiliśmy trójkąty, takie wielkie, wiesz, no. Krokwie do dachów, wiesz, co chodzi. No to tak, ja dokładam dwa gwoździe. Gwoździe wyglądały tak, że było 10 na 15 centymetrów, takie kurwa duże, no nie? I w tym było w chuj gwoździ, no nie? To były takie płytki z gwoździami, no nie? I to ustawiałeś jedną na dole, drugą u góry i przejeżdżała maszyna, która to zgniatała i wiesz, i tych gwoździ musiałeś ułożyć tam kilka, no nie? I później czekałeś 5 minut, no maszyna to przejedzie i tak cały dzień, nie? No. No to chłopie, no to robota jak marzenie, no nie? No dobra robota. Tylko wstawialiśmy deski. Tylko, że nudna, wiesz. No nudna, no nie, ale wiesz, popracowałem tak trochę i... No. Bo poszedłem dwa razy, raz poszedłem na jakieś montowanie, wiesz, jakiegoś jedzenia w ogóle do... że na trasie wrzucałeś jedną rzecz, tylko sałatkę albo coś, no nie? Aha, czyli wiesz, wiem, robienie kanapek na taśmie, no. No, coś takiego, no. Znaczy, wiesz, ja miałem styczność właśnie z tym, jakie prace się oferuje Polakom za granicą, bo no, pracowałem dla portalu ogłoszeniowego, gdzie... No i jakie są na przykład takie prace najgorsze? Znaczy, nie najgorsze, ale tam, gdzie chcą ludzie jeździć najczęściej, to kurwa stary na mrożonki na przykład. To jest dla mnie dziwne, że zapierdalają do chłodni, wiesz, walić za, no, no tam naprawdę stawki są kurwa, no... No ale wiadomo, chłopie, robisz jak, przy minus dwóch stop, robisz przy jakich, minus... Nie, ale wiesz, kurwa, nie wiem, no ale rzucali się na to, bo tam nie trzeba było praktycznie nic umieć, nie? No order picker, kurwa, przenosi z miejsca na miejsce. Nie order picker, order picker to jest bardziej w magazynach jakiś, nie? No. Tutaj to masz, wiesz, jakieś tam praca przy mięsie, nie? Gdzieś tam, wiesz, wykrajanie, coś tam takie pierdoły, gdzieś tam na chłodniach. Na jakichś kurczakach, kurwa, bo na czymś no, takim, na kurczakach, to kurwa, stary, jak zrobiłem reklamę kurczaków, to chłopie, chyba, no, ze 300 CV przyszło w tydzień, chłopie. Tak? No. Bo tam mieliśmy takie zlecenia, wiesz, nie dawały nam też agencje, kurwa. Tylko ja to właśnie to zawsze byłem przeciwny tym agencjom, bo dla mnie agencja no to jest takie trochę, ale wiesz, no może za granicą to rozumiem, bo Polacy niekiedy nie potrafią mówić po, wiesz, w języku obcym i ciężko by im było złapać pracę. A jak ktoś jest na tyle ogarnięty, że zna język, no to jedzie i bezpośrednio idzie szukać pracy. No wiadomo, ktoś chce wyjechać, zarobić. Ja nigdy powiedzmy, nie jechać na 3-4 miesiące, przywieźć sobie tutaj pieniędzy na cały rok, bo wiesz, czasami zarobi tyle, co tutaj w roku zarobił i może sobie żyć, wiesz, 3-4 miesiące popracować za granicą, przyjechać i 6 miesięcy czy tam 8 się opierdalać w Polsce. Za te pieniądze, które przywiezie, no tak można. Są mi tacy, kto tak robią i wiesz, jest luz, nie? No ja tańczyłem miesiąc zawsze i nie miałem później znowu pieniędzy no, i widać znowu. No widać, no ale gruby ty. ja wiem jak my potrafimy tańczyć i wiem ile pieniędzy potrafi pójść kurwa w nockę, także ja wiem, że to musiało być no faktycznie, nie wiem. Setka czwartka. Do spania, obudzić się setka czwartka, zjeść coś już setka czwartka i już jesteś... A ja mówię o czasach, kiedy jeszcze kurwa wchodzimy w to grubsze i grubsze tematy. No to ja mówię też o tych czasach, to setka to nie jest setka czwartka. A, setka czwartka, no setka. Chodzi czasami po jakichś różnych wernisażach na przykład? Albo... Ostatnio zgłębiałem tajniki rodziny Beksińskich, czyli kojarzysz Tomka Beksińskiego, który pracował w radiu i tak, oni tak. Są z Sanoka w ogóle, nie? Byłem kiedyś na wystawie tego chłopa. A Beksiński książki też pisze chyba, tak? Nie, oni już nie żyją. Ale nie mówię, że pisał. Pisał, tam robił jakieś różne rzeczy, no. Ale na YouTubie jest milion filmów o tym gościu i on rysował i malował różnego rodzaju koszmary takie jakby, no nie? O. Patrzysz na gościa obraz i no nie, musiałbyś przejrzeć, no nie? Ale powiem ci, że koszmary robił takie, że nawet sobie nie zdajesz sprawy, no nie? Kiedyś pojechaliśmy tam z szacownym gronem kieleckich graficiarzy, tych gorszych, co robią na legalu. Wiesz, pojechaliśmy kiedyś do muzeum, byliśmy w Sanoku na jamie graffiti, pojechaliśmy tam do tego, do Sanoka.
I tak zgłębiałem, wiesz, to ostatnio kupiłem książkę, ten był film ostatnio w kinach, jakaś tam Ostatnia rodzina, czy coś takiego. No. I człowieku to w ogóle był zajebisty koleś, nie? Dlaczego rysował koszmary, jak myślisz? Nie wiem, ale tam była grubsza, wiesz. A przecież wiesz, jak jest, że to co masz w głowie, to zawsze przelewasz jako artysta. Nie do końca. Nie do końca. Ja na przykład powiedzmy, nie wiem, w moich tekstach często można gdzieś tam wyczaić jakieś właśnie takie, jakieś psychopatyczne, socjopatyczne rzeczy. Ewentualnie jak ja miałbym malować obraz, to w ogóle mam taki fajny, kurde, obraz. W głowie, żeby go namalować, to jest śnieg i dwie kreski z krwi. Takie. Aha. No, taki wiesz, że taka krew na tym. Czyli śniegu. Trzeba będzie sobie po prostu znowu pociąć klatę i kurwa rzucić się w śnieg, jak spadnie, tak? Nie, że nie wiem, bo to kreski, ma symbolizować. Nie? Właśnie kreski mają symbolizować może co innego, ale krew, wiesz, na śniegu, takie wiesz. Coś takiego, nie? Myślałem właśnie, żeby takie coś namalować. Aha, ja chciałem, żebyś mi kiedyś udostępnił swój, kurwa, warsztat, sztalugę i płótno i ja bym ci to namalował. I zobaczyłbyś w ogóle, ja bym chciał pomalować takimi farbami, tylko wiesz, chciałbym też... Nie mam farb w ogóle, ja to farmastrami do swojej czeków farbowych. No ale ja właśnie miałem jakieś zajawkę, żeby sobie kupić właśnie te, wiesz, farby olejne i żeby stworzyć jakieś, tylko wiesz, tam trzeba... To nie olejne, to akrylowe. Olejnymi też można, ale olejne... Ale wiesz, tam są jakieś łopatki do rozprowadzania... No to olejnymi jak robisz, to trzeba mieć jeszcze sucharkę i do czego suszyć w ogóle, to jest w ogóle dziwna sytuacja. No dobra, nieważne, ale wiesz, taki obraz powstaje, gdzieś najpierw w głowie, później go przelewasz, ewentualnie siada się walić z freestylu, to co ci się akurat kłębi w głowie. To mam tak cały czas. I często powstają właśnie dzięki temu fajne rzeczy. No, a nie wiem, na przykład, kurwa, ostatnio widziałeś tego pana przyklejonego taśmą i tak. Za 2 miliony ktoś to kupił? Czy coś? Kurwa, no sztuka nowoczesna mnie w tej chwili przeraża. Baby srające farbą z dupy, kurwa, nie wiem co tam jeszcze. No ale sztuka nowoczesna jest masakryczna. Nie, bo to już nie chodzi o sam produkt finalny jakby, tylko historię, jak to powstało, nie? Jak do czegoś jest dorobione. To jak powstała, kurwa, banan przyklejony taśmą do ściany? Weź mi to wytłumacz, bo ja tego nie ogarniam. Że ktoś, kurwa, mógł się tym, powiedzmy, zachwycić. No śmieszek jakiś z wykopu pewnie. Ale nie, normalnie było, nie, no jak, kurwa, no wiesz, gdyby to zrobił śmieszek z wykopu, to by nikt tego nie kupił za 2 miliony, to wiesz, po prostu ktoś przykleił, nie wiem, no jak... A co to było, zdjęcie, to było namalowane, czy po prostu do... Nie, to był, kurwa, przyklejony banan, rozumiesz, taśmą, kurwa, szarą, no taką, tym tejpem szarym. Takim mocnym, wiesz. No wiemy, tą srebrną taśmą. Srebrną taśmą, dokładnie. Ja nie wiem, ja do tej pory widziałem też w internetach, mówię, kurwa, człowiek, ludzie są idiotami, nie? Wiesz, ja wiem, że ktoś coś ekscentrycznego odpierdoli i mu wyjdzie coś, co faktycznie, nie wiem, jest... Zachwyca. Był taki gość, co malował... Zachwyca w jakiś sposób, nie? Zachwyca w jakiś sposób. Chujem malował na przykład, to był taki. Kurwa, ale to wiesz... Co miał gałę z dardą od, kurwa, farby, kurwa, akrylowej. Nie kupiłbyś obraz, który namalował gościu kutasem? Nie, ale myślę, że jakaś nimfomanka najchętniej by go łyknęła i zjadła jeszcze później. A, albo no, kurwa, no, były zjadłaby jakieś... go jak tabliczkę czekolady miał. Nie wiem, no, kurwa, gość malował krwią, spermą i, kurwa, kałem obraz. No i też, kurwa, wiesz, gdzieś tam ktoś się tym zachwycał. Wiesz, dla mnie, jakbym napłynął... dla mnie, wiesz co, jakbym miał taki obraz, właśnie namalować kałem, spermą i kurwa, moczem, to nazwałbym go popkultura. Słuchaj, ty powinieneś to zrobić? Wiesz, co powinieneś zrobić? No bardzo piękny tytuł. Ty powinieneś pójść do Chińczyka najpierw, nażrzeć się sambalu, a później nasrać na przykład na sztalugę i na ten, pod obrazie malarskie nasrać, tak żeby dziurę wypaliło i nazwać to, nie wiem, Kambodża na przykład. Popkultura, grubo, ale nie. Ale popkultura, wiesz, ale patrz jak fajnie to zrozumiało. Dzisiejsza, wiesz, popkultura, czyli to całe... Czyli kultura popularna, tak? No a muzyka pop i tak dalej, to według mnie naprawdę jest wszystko, to jest, kurwa, kał, moc i sperma, no i nic więcej. No i krew. Jaki tam krew? No krew z młodej, kurwa, niewiasty, którą wyruchał, tam, kurwa... Tam młode niewiasty kończą się Robert Gawliński, tam albo, się kurwa, młode, Mick Jagger, kurwa. Tam się młode niewiasty kończą przy szkolu, kurwa, także... wiesz... No ale tak jak mówię, no niestety nie rozumiem sztuki nowoczesnej, nie ogarniam co się dzieje, kurwa, im bardziej zjebane feministyczne pomysły, tym bardziej klaskają, kurwa, ci pojebani, kurwa, ludzie, nie wiem, no ja mówię, nie rozumiem, bo strzelanie kami ścipy z farbą, kurwa, i się ludzie zachwycają tym. No był taki, słyszałem taką baba historię. To była, nie, ziomek, no to dobra, no to baba była, ale był ziomek, mi opowiadał, że pojechał do Warszawy robić jakieś tam zlecenie, a robić gdzieś, jakieś tam na budowie. Czekaj, jeszcze. No, ale nie dałeś mi, kurwa, w ogóle dokończyć. Zacząłem, kurwa, człowieku, i mi nie dałeś skończyć. Dokończyć. No to proszę cię bardzo. A gdzieś jak przyszła baba do, kurwa, szkoły jakiejś tam licealnej, kurwa, jakaś feministka rozebrała się i chuj, pokazywała się małolatą? Nie. Żeby zobaczyła, jak wygląda kobiece ciało, tylko żeby jeszcze ona jakoś wyglądała, to był taki typowy, kurwa, wieloryb, nie? Tak? No. Troll taki. No kurwa, przecież te dzieci mają łeb zryty do końca życia. Nie wiem, no podejrzewam, nie?
A ja ci chciałem powiedzieć tak. Sztuka nowoczesna. Kurwa, jego maść to jest taka, że ziomek mi pojechał do Warszawy i wiesz co, i robili takie jakieś tam pomieszczenia do jakiejś firmy. No i tam wiesz, część było obite, wiesz, tam gąbkami, wiesz, wygłuszającymi, część była, robili jakąś elektrykę, coś tam, nie? I nagle się okazało, że wchodzą do jakiegoś pomieszczenia, tu cham siedzi na trzech wiadrekach farby, no nie? Miał żółtą, zieloną i niebieską, nie? No co ten kurwa koleś będzie tutaj robił, nie? No i mi koleżka zajrany sztuką mówi, tam gdzieś do plastyka chodził i mówi, kurwa ty, co ty będziesz robił, no nie? No mówi, no wiesz, ja tutaj jestem, wiesz, mamy tutaj taki pokój robimy, wiesz, żeby oni sobie tutaj mogli odpocząć, wypić kawę, wszystko chodzi, taki pokój, w którym będą się mogli skupić lepiej, no nie? Zamiast siedzieć przy komputerze, bo to wiesz, jakaś artystyczna firma, jakiś graficy, kurwa, coś tam tego, nie? Wiesz, co chuj robił? Wsadzał, najpierw, kurwa, dolał wody do tych, kurwa, pudełek, później wsadzał szmatę w żółte pudełko, no nie? W żółte wiadro z farbą wsadzał szmatę i napierdalał tą szmatą o ścianę, no nie? I ona się tak rozbryzgiwała, no nie? Później brał, kurwa, czerwoną i tak samo. I napierdalał o ścianę w to samo miejsce, no i ona się też tak rozbryzgiwała. No, to się robi też... Chlapał, pruszył, kurwa, ten, no nie? Które tam podeszli do niego, no, ty ziomek, ile ty za to bierzesz? Za to? 4000. No. No wiesz, chłop znalazł plan na to, jak to kurwa zrobić. Nie, no wiesz, no, ja nie mówię, że źle, no kurwa, na przykład według mnie no, takie pomieszczenie jest, no, no jest no, jak to się oryginalne, nie? Tak, no ale szmatą rzucać o ścianę. A co, mało razy rzucałeś szmatami o ścianę? Nie. Ja nigdy szmaty żadnej nie byłem, ani po ubie, ani nic. Nie, nie mówisz tak, ale to tak się gada, nie? Wiesz. Także, a to do, ale tak szczerze mówiąc, taką, nie wiem, bo wiesz. Ale powiem ci, że wpadła mi teraz taka myśl. A wiesz co, jeszcze jest jeszcze inna sprawa. No. Tak, biorąc pod uwagę to, jak nasze społeczeństwo głupieje, nie? No, bo głupieje. Głupieje. I nawet tak patrząc na kunszt, kurwa, malarski wcześniej, no. Nie, że ludzie faktycznie napierdalali. Dążyli do tego, żeby robić fotoreale, kurwa, czyli malować ale tak, patrz, teraz to wszystko to jakby ucieka w stronę, kurwa, traszy, kwadratowy, kurwa, kwadratowy, widziałeś ten obraz? Popartu, kurwa, dziwny i, kurwa, traszowy. Ale nie widziałeś, co ktoś narysował obraz, kurwa, że tam jest zielona linia, niebieska i biała i chuj, i sprzedał to za kilka minut. No przecież nam baba, kurwa, od plastyki, pamiętam, pozdrawiam panią Mentrak, kurwa, ona mieszkała u Larkina na podwórku, w ogóle chodziliśmy do 19, nie? Pani Mentrak pokazywała nam, przynosiliśmy gazety, tam Brain Damage, jakieś różne tam ślizgi, kurwa, takie rzeczy i pokazywaliśmy jej, że jesteśmy tutaj, wiesz, na sztukę. Ja jej pokazywałem, że tam, że bardzo mi się podoba graffiti i to byłem w 6 klasie podstawówki, nie? No i ona nagle wyciągnęła jakiś tam, nie wiem, z Macy's czy skądś tam, kurwa, z jakiegoś tego, wyciągnęła taki, kurwa, katalog, nie? I pokazywała nam, że obraz, na którym był namalowany brązowy prostokąt na białym tle został sprzedany za ileś tam milionów dolarów, no nie? No tak, tak, tak. Ale najgorszą, kurwa, rzeczą jaka była, to było to, że pokazało nam też białe płótno, na którym był biały kwadrat narysowany. Czyli nie było praktycznie nic narysowane, ale było jakoś tam opisane, no nie? I wiesz, i to też było za mega hajs wylicytowane, no nie? I tak się zastanawiałem, nie? Że, czy nie malować białe, dzieje, czy nie malować białe. A w ogóle ostatnio byłem w Tycjanie po farby, nie? Na Sienkiewicza, na placu artystów. No maluj białe, no to może nie, bo to będziesz... I słuchaj... Powód robić, no maluj czarny na czarnym płótnie. I słuchaj, byłem w Tycjanie. Tylko nie teraz, ale ostatnio, przypomniało mi się, bo byłem ostatnio, ale byłem kiedyś tam wcześniej, nie? I był obraz, który kosztował 2800 chyba. Była to srebrny obraz cały, nie? No. Ramka była czarna. Cienka. Nie była taka zdobiona rama czy coś takiego, nie? I namalowane, jakby dziecko namalowało, kurwa, tuliban. Białą farbą, kurwa, jakbyś pierdolnął korektorem na kartce, no na srebrnym tym. Taki, kurwa, wiesz, no. 3, kurwa, liście od tulipana u góry, taką koronkę od tulipana, wiesz? No. I bez żadnego liścia, bez niczego i tak przeciągnięte w dół. Ja pierdolę, 2800? Na chuj ja się spuszczam, kurwa, siedzę w domu, kurwa, po nocach maluję jakieś gówno, kurwa, człowieku. No. A tu taka akcja, no nie? A wiesz, jaki mam pomysł, grubciu? Taki, kurwa, piękny? Patrz, ja ci powiem, jak można nawet rozejrzeć. Zamykamy się w psychiatryku. Słuchaj! Zaczyna się, no mało nam brakuje do tego, żeby... Zamykamy się, słuchaj, zamykamy się w psychiatryku. No. Dorabiamy historię do tego, że jesteśmy obaj, kurwa, seryjnymi mordercami. No. Weź, no wyłącz. Dorabiamy do tego historię, że jesteśmy seryjnymi, powiedzmy tam, jakimiś psycholami w chuj, ale że malujemy. Wiesz? No. I kurwa, człowieku, wiesz o co chodzi? Wszyscy się spuszczają. Dwóch, kurwa, psycholi maluje obrazy, wiesz, zapierdolamy tam, no wiesz o co chodzi. Nie, to musieliśmy się w tworkach zamknąć. Nieważne, kurwa, ale wiesz, nie, grubciu, ale to do tego medialnie. Jakaś telewizja. Każda telewizja jest w stanie z siebie zrobić, kurwa, potwora medialnie, bo powiedzą, wiesz, oni cię nie zna. Kurwa, telewizja nikt cię nie zna. I teraz oni mówią, ty, o, tu wariaty, wiesz.
Dwa, ty się wyglądasz jak wariat, ja bym tylko też trochę... Wyglądasz jak wariat, kurwa. Słuchaj, i malujemy obrazy grube. Masztardą, kurwa, majonezem. Wszystkim, kurwa, co się da, ale kaszanką. To coś by wypowiało, kurwa, jak kaszanką obrazy. Normalnie potem by się... No, jakby wypowiało, potem byśmy to lakierowali, kurwa, cieku lakierem bezbarwnym i chuj, nic by ci nie wypowiało. Nie. Masz obraz... Wernic będziesz kładł na kaszankę, kurwa. Nie, bo właśnie chodzi o to, żeby wykorzystać to, co jest w psychiatryku. Nie mieć farb, nie mieć, kurwa, nic. Mieć tylko, kurwa, kawałek szmaty, na której malujemy obraz. Bierzemy, zrywamy... Jak chłop nasrał obok kibla, to co, mamy go podnieść i jego głową namalować? Nie, no nie będziemy walić, kurwa, chociaż, kurwa, powiem ci, że taki obraz namalowany klockiem, kurwa, mógłby być, kurwa, grubo sprzedany, chociaż oczywiście żartuję. No ale patrz, wyobraź sobie teraz, jaki jest hype. Nagle, kurwa, obraz namalowany, kurwa, cebulą w człowieku i wątróbką. Słuchaj, cebulą i wątróbką, kurwa. Gruby, ale to jest, no to nie, no, ale jest genialne, kurwa. Obliczyć, kurwa, food cost, kurwa, takiego obrazu, no to będzie z jakieś złoty 40, kurwa. Za jeden obraz, a obraz by można było pierdolić za 5 milionów. No to jest tak samo, jak koleżka mi opowiadał kiedyś. Gruby, ale właśnie, szukał, wymyśliliśmy genialną rzecz i, kurwa, wiem, idealny problem, kurwa, tam. Idealny sposób na biznes, kurwa, to mi koleżka ostatnio powiedział taki, no nie? Jak chcesz zostać milionerem, to musisz wymyśleć takie tabletki, że jak będziesz prykał po kapuście, to będzie pachniało fiołkami. Są ponoć takie już. Tak? No.